Radomska Inwestycja to dwa siedmiokondygnacyjne budynki, które pomieszczą 124 mieszkania. Zdecydowaną większość z nich, bo aż 60%, stanowią te trzypokojowe o średniej powierzchni blisko 60 m2. Architekci, warszawska pracownia EMA Studio, starali się wpisać budynki w kontekst architektoniczny ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo przedwojennej fabryki polskiego monopolu tytoniowego. Elewacja jest utrzymana w jasnej, biało-szarej kolorystyce. W tej chwili mamy wiechę, to jest bardzo ważny moment, to jest zakończenie konstrukcji, nawet bardziej troszeczkę zaawansowane, bo widzimy w tle fragmenty elewacji. Także no, mniej więcej mamy zaawansowanie około 40%. Prace przebiegają naprawdę bardzo sprawnie. Mieszkania będą gotowe w październiku 2021 roku. Budowa rozpoczęła się w grudniu 2019. Osiedle przy Tytoniowej to wspólne przedsięwzięcie PFR Nieruchomości i radomskiego samorządu, który wskazał teren dla realizacji inwestycji. Samorząd będzie pełnił aktywną rolę przy rekrutacji przyszłych najemców. To na nim spoczywa obowiązek opracowania społecznych kryteriów naboru, który zwykle rusza na pół roku przed zakończeniem inwestycji. Jesteśmy już gotowi. Mamy projekt uchwały, którą skieruję już w listopadzie na posiedzenie Rady Miejskiej. Chcę rozpocząć dyskusję właśnie nad tymi kryteriami, które muszą spełnić radomianie, którzy będą chcieli mieszkać w ramach Mieszkania Plus. Chcemy premiować przede wszystkim ludzi aktywnych. Chcemy premiować ludzi, którzy płacą podatki w Radomiu. Generalnym wykonawcą inwestycji jest radomska firma Arbud, która pomimo pandemii prowadzi budowę zgodnie z przyjętym harmonogramem. Radom jest drugim samorządem, w którym ruszyła budowa mieszkań w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Pierwsza w październiku ubiegłego roku została uruchomiona inwestycja w Mińsku Mazowieckim. W ramach rządowego programu mieszkaniowego, którą realizuje spółka PFR Nieruchomości, w budowie jest obecnie ponad 2000 mieszkań.